Przechodzimy do kolejnego punktu, punktu 10 porządku obrad. Czytam projekt uchwały. Uchwała w sprawie zmiany na wsi zadań powierzonych na rok 2013 w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych. Paragraf pierwszy. W ramach listy zadań powierzonych na rok 2013 w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych przyjętej uchwałą nr 18/178/2012 z dnia 21 czerwca 2012 roku zmniejsza się środki finansowe na zadanie pod nazwą obniżenie krawężników i dostosowanie przejść dla pieszych według wskazań dzielnicy z kwoty 46 tysięcy złotych do kwoty 29 350 złotych. Łączna kwota na zadania w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych na rok 2013 wynosi 94 350 złotych. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie w związku z zarządzeniem prezydenta miasta Krakowa z dnia 11 września 2012 roku w sprawie określenia wysokości środków dla jednostek pomocniczych gminy miejskiej Kraków na realizację zadań roku 2013. Każdej dzielnicy przydzielona została kwota 94 350 zł. W powyższej sytuacji zarząd zaproponował wyżej wymienione zmiany. Poprzez bliżenie projektu uchwały bardzo proszę panią Alicję Jacyniewicz. Proszę Państwa, więc na rok 2012, jak Państwo pamiętacie, mieliśmy kwotę 111 tysięcy. W związku z otrzymanym zarządzeniem prezydenta, że kwota na rok 2013 będzie w wysokości 94 350, czyli różnica jest 16 650. I o taką kwotę została ta pozycja obniżona, czyli z 46 do 29 350 i jest to ta różnica 16 650. Dziękuję. Opinia nie odbyła się. Na przewodniczącego nie zwołał. I teraz tak, w takim razie otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Zamykam dyskusję, zamykam obrady na tym punktem porządku. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pani, Panów Radnych jest za podjęciem uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki do góry. A Pana Łukasza Czujczyka głosowania. 11. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie głosowałem. Na podstawie wyniku głosowania stwierdzam jednoznacznie, że Rada Dzielnicy przyjęła uchwałę. Przechodzimy do punktu 11 porządku obrad. Czytam projekt uchwały. Uchwała w sprawie zmiany zwani rzeczowo-finansowym wydatków dzielnicy Szczytnej na rok 2012. Paragraf pierwszy. W planie rzeczowo-finansowym wydatków dzielnicy Szczytnej na rok 2012 zadanie OPU łamane przez 04, łamane przez 2009, dział 750, rozdział 750-22 przenosi się z paragrafu 42-10 na razie zakup materiału i wyposażenia kwotę wysokości 100 zł na paragraf 40-580 na razie pozostałe odsetki. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Z prośbą o utworzenie i przenoszenie środków finansowych w planach finansowych dziennych na rok 2012 zwróci się Wydział Obsługi Urzędu. I to jakby pokazuje tą konsekwencję. Ktoś tu pan bardzo? Aha. No to będzie trzeba. No, nie. W każdym bądź razie chcę chodzić w kolejny raz, że pokazuje ten projekt uchwały, w jakiej dramatycznej sytuacji jest miasto, bo już jest prośba o dokonanie przesunięć i zabezpieczenie środków na karne odsetki. Ponieważ w druku faktycznie jest pomyłka w druku, bo powinno być przez 2012 OU łamane przez 04 łamane przez 2012, to będzie potrzebny wniosek o wprowadzenie poprawki do projektu uchwały. To jest oczywiste. Chcę powiedzieć tak, bo będziemy też przyjmować projekt planu rzeczowo-finansowego wydatków dzielnicy na rok 2013.
chcę powiedzieć, że założenia wytycznych już magistratu znajduje się taka między pozycja, że musimy założyć niezapłacenie faktur i rachunków za grudzień, a może nawet i listopad, a w tym planie, który został okrojony na przyszły rok, jeśli chodzi o prowadzenie biura, musimy uwzględnić zapłacenie tych faktur listopadowo-grudniowych wraz z odsetkami. Więc to pokazuje skalę problemu. Na pewno Państwo czytaliście doniesienia mediów o tym, że Kraków jest zadłużony na półrocze na kwotę 220 milionów złotych i przekroczono zadłużenie miasta, ten próg magiczny 60% o 6%. Nie jest to korzystne nie tylko dla miasta, ale i dla rad dzielnic, dlatego że już po pierwsze musieliśmy przerabiać te wszystkie projekty uchwał i ciąć pewne wydatki, ale to nie jest pewnie koniec i może musimy się liczyć z tym, że mogą być kolejne korekty albo jeszcze w najbliższym czasie, albo po uchwaleniu budżetu, co może się z pewnością najpóźniej w styczniu stać. To wpłynął wniosek o wprowadzenie poprawki do projektu uchwały. Oczywisty błąd, czyli zmienia się nazwę zadania w paragrafie pierwszym z OU łamane przez 04 łamane przez 2009 na OU łamane przez 04 łamane przez 2012. W ten sposób prostujemy tą pomyłkę. Wnioskujący radny Łukasz Wyrobiec. Tak, czysto. Otwieram dyskusję. Znaczy opinia komisji rewizyjnej, panie przewodniczący. Pozytywna, tak? Dobrze. Otwieram dyskusję. Czy ktoś chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Z tym, że zanim zamknę dyskusję, chcę powiedzieć, że dotarł do mnie wniosek o wprowadzenie poprawki do projektu uchwały, o którym mówiłem. Zamykam dyskusję i obrady nad tą sprawą. Przystępujemy do głosowania najpierw poprawki. Kto z pań i panów jest za wprowadzeniem poprawki do projektu uchwały, bardzo proszę o podniesienie ręki do góry, a pana Łukasza o przeliczenie głosów. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Jedna osoba się wstrzymała. Na podstawie wyników głosowania stwierdzam, że Rada przyjęła poprawkę do projektu uchwały. W takim razie teraz przystępujemy do głosowania nad uchwałą wraz z wprowadzoną poprawką. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały, bardzo proszę o podniesienie ręki do góry, a panu proszę o przyjęcie głosu. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał od głosu? Cztery. Dziękuję. Na podstawie wyniku głosowania stwierdzam jednoznacznie, że Rada 26 przyjęła uchwałę. Przechodzimy do kolejnego punktu, punktu 12 do porządku obrad. Czytam projekt uchwały. Uchwała w sprawie projektu planu rzeczowo-finansowego wydatków dzielnicy na rok 2013. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się projekt planu rzeczowo-finansowego wydatków dzielnicy 6 Gonowice na rok 2013 na razie dział 750, rozdział 750-22 na kwotę 34 tysięcy złotych przedstawiony w załączniku do uchwały. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie w oparciu o zarządzenie numer 2503 2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 11 września 2012 roku. Wydział Obsługi Urzędu zwrócił się o opracowanie i uchwalenie projektu planu finansowo-rzeczowego wydatków dzielnicy na rok 2013 i w załączniku macie Państwo dane do projektu budżetu i na paragrafach od pozycji trzeciej
do 11 zostały obniżone wysokości środków, tak aby ostateczna kwota wyniosła 34 tysiące złotych. Opinia Komisji Rewizyjnej? Pozytywna. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy ktoś chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Zamykam obrady nad tym punktem porządku obrad. Przystąpimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych za podjęciem uchwały, bardzo proszę o podniesienie ręki do góry, a pana Łukasza o przeliczenie głosu. 13. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie dało. Dobrze. Na podstawie wyniku głosowania stwierdzam jednoznacznie, że Rada Dzielnicy przyjęła uchwałę.